Hej, hej, kochani. Dzisiaj jedno ćwiczenie na wzmocnienie wewnętrznej części ud. Będziemy wykonywać 3 powtórzenia po 20 sekund i 5 sekund przerwy. Potrzebujemy matę i krzesło. Najlepiej, żeby było niskie, nie za wysokie. I zaczynamy. Nogi ugięte w kolanie, 90 stopni. Kładziemy jedną nogę na krześle, druga jest pod spodem. I teraz unosimy biodra i przyciskamy nogę do krzesła. Tą nogę, która jest pod spodem, i trzymamy 20 sekund. To będzie dosyć trudne, ale nawet jeżeli wytrzymasz 10 sekund, to wystarczy. Odpocznij i dołącz do mnie. I przerwa. 5 sekund przerwy. I wracamy do ćwiczenia. Przyciskamy kolano do spodniej części krzesła. I przerwa. I ostatni raz. I to samo na drugą stronę, noga ugięta pod kątem 90 stopni, ciało w linii prostej, opieramy się na przedramieniu i zaczynamy. 20 sekund. Przyciskamy kolano do spodniej części krzesła. I przytrzymujemy. 20 sekund. I 5 sekund przerwy. Złap oddech. I zaczynamy. Pamiętaj, unosimy biodra. Ciało w linii prostej. I oddychamy. Przerwa, 5 sekund. I ostatni raz. I przytrzymujemy kolano pod spodem. Daliśmy radę, możecie sobie pogratulować. Nie było to łatwe ćwiczenie. Powracajcie do niego. 20 sekund, a zobaczycie niesamowite rezultaty w krótkim czasie. Do zobaczenia i subskrybuj mój kanał.